No, cześć. Dzisiaj tak z wieczora. Rano dobry mówiłam. Wszystkim. Dobry. Cześć, czołem. Kluski z rosołem. Rano mówiłam, że Odwilż prawie nie ma śniegu, a tu patrzcie. Warunki spartańskie. Ma być w nocy mróz. Czekajcie, jak jeszcze to zamarznie. A możesz mi zamknąć drzwi? Dziękuję. Staramy się wrócić do domu od godziny. Nawaliło! Blisko jechać się nie da. Nawaliło, żeło, ho, ho. Byliśmy właśnie w Łobi. Po wungla. Si. Trzeba system szukać, pojedziemy przez stację. Kurde. Co jemy? Nie wiem. Rysia. Boczek. No tam była reszta... Boczek. Słonina. Tam była reszta... Odwrócę może tą kamerę, bo ja tak pokazuję, patrz. Także rano była odwilż, bo mówiłam do widzów, że stałam tu fajnie, śnieg topniał, nie ciapa była. A teraz jest znowu Armagedon. No i ma być mróz minus 8 stopni, nie? Sypie jak nienormalne. W godzinę tyle nasypało, że jest śniegu nad kostkę. Już właśnie mówiłam, że już 15 raz tej zimy zima zaskoczyła wszystkich. Nie wiem, co będziemy jeść, bo Wiktoria była w domu, to ja nie wiem, czy coś tam jeszcze zostało. Raczej nie. Była w każdym bądź razie reszta zupy i reszta bigosu. To bigos na pewno został, bo ona bigosu nie zje. Coś tam się zrobi na szybko, no. Tam jest jeszcze parę pierogów zamrożonych. Krokiety ze świąt, jeszcze 4. Pić mi się chce, jak nie wiem, bo nie mam co pić. Nie mam co pić. No. A ja się pochwalę, co dostałam w pracy. Chwalę się, będę taka i się pochwalę. Czekajcie, tylko się sięgnę do taśki. Kuziwa. Co to jest? Mon cheri dostałam. Proszę ja was, takie. Coś jeszcze. O. Dobra, ciemno i nie widać. O, i takie. Marcepanki takie. No nie widać teraz. No nie widać. Takie marcepanki chyba z nugatem i z pistacją. Takie o. Marcepanowe czekolady. No. Bo koleżanka się mnie pyta, czy lubię. Ja mówię, no lubię. Nie powinnam, ale lubię. Ona mówi, a to masz. Mówi, bo flaszkę biorę ze sobą. Patrz, chodniki odśnieżam, a drogi nie. No, o. To jest kuźwa polityka. No i co z tego, że odśnieżą chodniki, jak... A może to wiesz, bo to może z MZK. Jest jakiś chyba. Może to są traktorki z MZK i odśnieżają przy przystankach po prostu tylko. No ale to z tego, że tak sypia, jak on odśnieży, on by musiał tam i nazad jeździć biedny chłop czy baba. Chyba chłop raczej. Musiał jeździć, żeby... Nie
zadzwoniłem ci telefonu ostatnio. Tak. I se wracamy. No. I jeszcze... Że wziąłem mnie te buty, te z siatką. Całe stopy mam przemoczone. Szczaiłem się dopiero na miejscu. Japonki ubrać albo kroksy. Dramat po prostu. Sztopa przemuknięta. Kompletnie. No, a ja wam powiem, że od 3 dni ubieram te z temu skarpety. To takie z wykończeniem sałatowym, czy jakoś to tak było. Te dłuższe takie, nie? I one takie wyglądały cienkie, ten, ale są bardzo fajne, bardzo przyjemnie. Przynajmniej gira nie wonia. Nie waniajet? Nie waniajet. Nie? Nie. Fajne są, gira się nie poci. Naprawdę. Zaskoczyłam się tym, więc wam mówię od razu, póki pamiętam. No bo jak patrzyliśmy, tak oto były takie nie za bardzo, bo cieniutkie się wydawały. Ale na stopy nie prześwitują. I mam na przykład teraz je ubrane i buty takie grubsze i jest okej, okay, nie? Czyli nie taki diabeł straszny, bo się okazały całkiem fajne skarpety. No. A wy mi powiedzcie, o, od razu a propos temu, czy byście chcieli jakieś kody rabatowe do temu, bo jest możliwość zdobycia takich, mogę zdobyć takie kody dla was, więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, bo może chcecie sobie kupić jakieś większe rzeczy, typu jakieś tam lampy czy coś, bo pisaliście mi, że kupowaliście takie rzeczy na temu i były fajne. Nie wiem, czy tam jakieś meble są, czy coś. Ale nawet ubrań sobie kupić, to czy byście byli zainteresowani? To możemy coś skombinować. O, teraz tu w ogóle nic nie widać. To możemy coś skombinować? Daj też, tu masz u góry światełko. Jakbyście chcieli? Jest możliwość. No. Tu masz światełko, przecież. Nie będę światełka świecić, bo nie będzie nic widać na ulicy. No ja będę widział. O, widzicie? Światełko mamy. No i tak, i sobie jedziemy. Tępym żółwia. Tępym żółwia. Nie no, masakra. Ja już wam powiem, że już mam naprawdę, jak mi zima nie przeszkadza, ogólnie lubię każdą porę roku, tak w tym roku już mam dosyć tej zimy, nie? Bo po pierwsze człowiek się odzwyczaił już od takiej zimy, ale najbardziej mnie denerwuje ta zmienność tej zimy, że raz jest ciapa, raz jest ślisko, no ostatnio cały czas jest ślisko. Iść nie można. Iść nie można. Nie było tak źle rano, ci powiem. Teraz. Bo ten, albo jutro spróbuj. Bo ten chodnik, ta ulica koło nas, to tak już jak wychodziłam, to odwilżyła na tyle, że mogłam iść. A co tam biegło? Czy mi się wydawało przez ulicę? Jakiś kut? Kunolis. Kunolis? Czy jakiś inny pampasowiec? No, o, teraz wam pokażę. Też nie widać. Się uparła, nie? Wam pokażę. No. Zostałam w spadku. A ona... Fajna, szczupła dziewczyna i do mnie ona nie jest słodyczy. Ja mówię, no widzę właśnie, nie? A co mi mówię, daje, chcesz mi dać, bo po mnie widać? Że ja lubię? No. To nie tak. No ale je wiecie, jak biorą, jak dają, to się bierze. A że ja, jak to ja, znalazłam się w odpowiedniej chwili i w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Więc się załapałam na takie dobroci. No i ciasto jeszcze mamy w domu. Ale nie wiem, ja nie mam ochoty dzisiaj na słodkie chyba.
obojętne, jak chce się nażyć, głodny jest. Chce się nażyć. Się nażyć. Dość tego tygodnia. Węgiel zjedz. No to ty robisz rzeczy, a idę drewno ciupać i rozpalać. Ja mi się tak ziewa już. Zdało w dupkę. Już też jestem zmęczona tym tygodniem. No ostro, ten tydzień jest w ogóle ciężki, wybitny. No. Od rana do wieczora, od rana do wieczora, od rana do wieczora. Od rana do wieczora, od rana do wieczora. Zjeść, spać, w koło. I ty. Takie życie marne nasze. Że się... Człowiek narobi, nie zarobi, a zmęczy i się nie ma nad kiedy wyspać, nie? Wiesz, teraz to jeszcze nie jest zmęczenie w porównaniu do tego, co... Ale też to, ale już jest dzień duszy, bo się szpi rano, robi jasno, i duży jest jasno. To już powolutku będzie coraz lepiej. Już prawie styczeń mija. No. To jeszcze zostanie z pół roku zimy. I będzie dobrze. Bo co ma być niedobrze? No, także my wracamy i będziemy, wiecie, się będziemy ogarniać. Na jutro ładować akumulatory i widzimy się rano. No i mamy rano i jest bida. Nie ma prądu. No w nocy wyłączyli prąd, bo mężu wstawał. No, a miałam robić zupę. Póki zacznę tą karkówkę robić, to mówię, zrobię rano szybko zupę, nie? Doszliśmy wczoraj do wniosku, że zrobię rano buraczkową, bo wszystko jest na buraczkową. No ale zgasili prąd i nie wiem, co się stało. I do tej pory nie ma. Jak ja włosy wysuszę? Ja już wstałam 2 godziny temu i czekam i nie ma. Nie wiem, o której w nocy wyłączyli. Lipa! Ani kawy nie można zrobić, ani nic, bo wszystko na prąd. Ja nie wiem, co ludzie robili bez prądu. Kiedyś. Dzieci robili. No i trochę jest lipa z lodówką, bo już długo tego prądu nie ma i teraz nie wiem, czy tam coś chyba trzeba podłożyć pod tą lodówkę. Żeby właśnie nie ciekło na panele. No, a miało być, nie? I znowu plany nam popsuli. Nie dość, że sobie tyle za ten prąd życzą, to jeszcze wyłączyli. Znaczy myślę, że to raczej coś się stało, może gdzieś śnieg, który wczoraj padał taki mokry, może gdzieś coś zerwało, nie wiem. No ale nie ma, bym musiała się mężu zapytać, która to była w nocy, bo wiem, że on się kręcił trochę, ja się przebudziłam, tylko właśnie powiedział, że wstał sprawdzić korki i do pieca, bo prąd zgasł. I później miałam jeszcze przebłysk, jakby na chwilę się włączył ten prąd, bo wydawało mi się, że telewizor się włączył na chwilę. No ale wstałam i nie ma prądu. No. Dlatego nic nie zrobimy. Dziecku wstało.
Nie wiem, no taka lipa bez prądu nie ma co robić. No. Tak sobie zawsze człowiek telewizor puści, czy radio, czy cokolwiek, nie? I coś. Coś tam się zawsze dzieje. No nie, jak śniadanie zrobić? No nie ma nic, no. Bez prądu nie ma nic, nie ma życia bez prądu. Jak w średniowieczu. Jak w średniowieczu. Nad świeczką. Ja muszę włosy wysuszyć. No to nie wiem jak. No, zwiąż w koka najwyżej, nie myj. Nie coś. A za ile wychodzisz? No muszę być od 13. Tylko ty masz grube te włosy, ja nie wiem. Żebyś mokrych nie polazła, ej. No. Dlatego ja się szykuję do pracy i nie wiem, co począć, co. Coś podłożę pod tą lodówkę tylko, żeby w razie gdyby nie włączyli, a ja mam pełną zamrażalę takich czy innych rzeczy. Więc lipa trochę by była, jakby to wszystko się odmroziło. Będzie płacz i zgrzytanie zębów wtedy. Co mi tu też tak jakoś... O. Baby hairy stoją. No i wiecie, tak czekałam, no ale już mam mało czasu, już została godzinka z hakiem. Więc mówię, już nie czekam, bo nawet gdyby włączyli, to już nie zdążę zupy zrobić. Raczej. Więc. Mówię, co jest grane. Co jest grane. No. Mam tylko nadzieję, że jak wrócę, to już będzie, no. Bo jak to żyć? Ani człowiek nic nie ugotuje, ani człowiek nic, no, nic nie zrobi. Ani w piecu nie napali, bo piec na pompę. I co, będzie zimno, cimno? Nie. No tu dosyć często nie ma prądu. Nie wiem, kiedy ostatnio był taki brak dostawy, ale zdarza się. Ale przeważnie to coś robią. Tam przy drodze, czy coś jest, na przykład kartka, że w tym dniu między tą godziną nie będzie, nie? I to szybko później robią, no ale teraz to już bardzo długo nie ma tego prądu. Jest w tej chwili zaraz 10:00, więc 9:00, 8:00, 7:00, 6:00, 5:00, 4:00. Myślę, że z 6 godzin tego prądu nie ma. Nie wiem. Pójdę do pracy, w pracy się kawy napiję. No. Średniowiecze. Powrót do średniowiecza nam przyszedł. I nie wiem, gdzie to rypło, co to rypło. Jeżeli
Jak jest ciemno, to jeszcze widać, tam się pali w dalszych domach, czy coś, nie? To wiadomo, czy to na całej ulicy rypło, czy co. Ale teraz nic nie widać, bo jest rano. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie ja się szykuję do pracy, bo już czas. No. I zobaczymy, jak to będzie. Miało być inaczej, a jest inaczej. Więc... No? A z czego mamy prąd? Z Taurona? A sprawdzasz? No, sprawdzę. Nie wiem, o, Rysiu wrócił. Dobra, to ja się z wami żegnam, bo i tak nic nie zrobimy, nie? Będziemy tak siedzieć i smucić. No, co się stało? Dzisiejsze przerwy 19 no. Dla obszaru przewidywane zakończenie o 10. Awaria trwająca. O 10 ma się zakończyć? No tak jest napisane. No to może za 3 minuty włączą, ale to i tak już za późno jest. Czy ja zdążę w godzinę? To mogło się rano zgłosić awarię. No ale to w nocy no. Już zgasło. No. A przecież to nie tylko u nas, tylko to całość na pewno. Właśnie mówiłam, że jak jest wieczór, to widać, że tamte domy też się nie palą, nie światła i ten. Tu przeważnie, że to jest no tamte. Że to tu jakby na tym naszym, wiesz. A tu jest napisane, że ta awaria od 7.50 trwa. No raczej nie, no bo mówię, w nocy wstawał. Mówił, że jest noc i prąd zgasł. I się jeszcze położył spać. No. To nie wiem. No, to ja się szykuję do pracy. Już wiemy, o co chodzi. Może zaraz włączą. A jak nie, to podłożę coś, ręcznik jaki, znaczy coś, ręcznik pod lodówkę i tyle, nie? Żeby w razie czego trochę tej wody wyłapało, jakby coś miało być nie tak. No i co? I żegnam się z wami, widzimy się następnym razem. Pa!